pracy? W porządku. Nowe zlecenia dostajemy, normę powiększyli. No ale nadgodziny się zapisałem, także większa premia będzie. Fajnie, to jestem z ciebie dumna, kochanie. Fajnie, cieszę się, że radzicie sobie z Zosią, że wszystko dobrze u was. Najtusia z popielnika iskiereczka mruga. Choć odpowiem ci bajeczka, bajka będzie długa. Ojciec dzwonił? Nie, przecież wiesz, że dużo pracuję. Jasne. Jedz, bo wystygnie. A ty czemu nie jesz? Mówiłam, że zadzwoni? Cześć, kochanie. Jak się masz? Ja wybrałam rano. Babci skończyły się opatrunki, a lekarz powiedział... Gówno mnie obchodzi, co powiedział lekarz. Jak ci nie wystarcza, to przeknij na pół. Ma babka rentę? Tak, tylko że w tym miesiącu musiałam zapłacić za opiekunkę. Przecież wiesz, ile lekarstwa kosztują. Następnym razem informuj mnie łaskawie o swoich wydatkach. Zapieszam od świtu do nocy za granicą. Mam prawo wiedzieć, na co idzie moja kasa. Dobrze, przepraszam. Andrzej? Co znowu? Znowu jakiś problem jest u ciebie? Nie, tylko wiesz, Magda była. No ale o co ci chodzi? Chwalisz się, żalisz? Była powiedzieć, że jest wolny etat w sklepie mięsnym. I wiesz, mogłabym jej polecić. Ale powiedz mi, do cholery, czy ci czegoś brakuje? Czy szukasz sobie innej roboty? O co ci chodzi? Nie, ja po prostu chciałam iść do ludzi, wiesz, odciążyć cię. Myślałam... Nie myśl. Mówiłem ci już. To nie jest twoją mocną stroną. Ja tu jestem od myślenia. Weź nie krzycz na mamę. O, synuś! Wróciłeś do mamusi, jak słyszę. Pieniążki się skończyły. Czy znudziło ci się dzisiaj młodym tatusie? Ja zaprosiłam go na obiad. Zosią sobie świetnie radzą. Radzą? Gdyby sobie radzili, a nie bawili się w dom, to nie musieliby teraz mieć pachora. Cześć, tata. Cześć, córeczko moja. Moja piękna jasnowłosa. Kiedy wracasz i co mi kupiłeś? Niedługo będę w domu, kochanie. Zabieram cię na lody. Ale pytałam, co mi kupiłeś. Zobaczysz, niespodziankę. Jak zawsze będziesz zadowolona. Dzwoniłam do ciebie. Zjesz coś? Jadłem. Gdzie? Gdzie jadłeś? U matki jadłem. Lepiej u niej niż tutaj, jak zwykle te papki i klejki. Dziwisz mi się? Lewy urodziłam. A mała nie śpi. Całymi dniami.
No właśnie, nie mogę tutaj normalnie jeść, nie mogę tutaj się wyspać porządnie do pracy. Dobrze, to może kolację chociaż razem zjemy. A może najwyższy czas pomyśleć o jakiejś diecie, co? No wiesz, jakiś czas temu ci nie przeszkadzało. Ani że jestem gruba, ani że starsza od ciebie. A tak właściwie, jak się ostatnio czujesz? Wiesz, myślałam, że poród, ciąża, macierzyństwo to jest coś o wiele gorszego. Ale daję radę. Miśka trochę niszczy po nocach, ale durno coś normalne czasem przejdzie. A co dzieje? U mnie genialnie. Od kiedy zmieniłam pracę, jest zupełnie inaczej. Przede wszystkim nie stresuję się w niedzielę, przyczuć się do pracy w następnym tygodniu. No i najważniejsze, mam normalnego szefa, a nie dyktatora seksistę, który za podłapywanie daje awanse. Hej, co nic nie mówisz? Co się dzieje? Słuchaj, znamy się od przedszkola. Widzę, że coś się dzieje. Już tyle razem przeszłyśmy. Jak Terlecki ciągnął cię za warkocze, to obie go zamknęłyśmy w toalecie. Jak dostałaś pałę z Polaka, to przecież kłułyśmy całą noc. No i najważniejsze, wyłącz tobie, jak twoje rodzice. Sama, ale to cię wzięło na wspominki nagle. Bo wiesz co, znamy się całe życie, a mam wrażenie, że po raz pierwszy kłamiesz. Ale o co ci chodzi? Nie potrafisz. O co ci chodzi? O to, że nie jesteś tą samą Zośką. Nie wiem, co się z tobą stało. Bardzo marnie wyglądasz. Czy ty w ogóle masz chwilę czasu dla siebie? Ale kiedy? Pomiędzy jedną drzemką małej, a drugą? No a Kacper? To jest dla niego nowa sytuacja i potrzebuje czasu. Słuchaj, to jest dorosły człowiek. Miał 9 miesięcy, żeby się oswoić z tym, że zostanie ojcem i że jest ojcem. Kiedy to do niego w końcu dotrze? Kama, nic nie rozumiesz. Jak żyli moi rodzice, sama wiesz jak było. Najpierw razem pili, później się bili, na końcu się godzili, udawali, że się nic nie dzieje. Kacper taki nie jest. To jest naprawdę fajny, bardzo wartościowy człowiek, ale on potrzebuje na to wszystko czasu. Słuchaj, Boże, nie jest taki sam jak twój ojciec. To nie znaczy, Kama, nie znaczy, że jest dla ciebie. No chyba przesadzasz. Nie, nie przesadzam. Widzę, co się z tobą dzieje. Nic nie wiesz, nic nie wiesz. Widzę. Nie muszę więcej wiedzieć. Moja piękna jasna włosa. I nie słuchaj, bo myślenie nie jest jej mocną stroną. Była sobie raz królewna. Pokochała krajka. Cysk i skierka. Śpi! Cześć, mam na imię Ola i na wstępie bardzo serdecznie Ci dziękuję za obejrzenie naszej produkcji, która miała na celu ukazanie przemocy różnej maści, aby pokazać, że w bardzo wielu przypadkach przemoc nie robi sobie reklamy, nie otwiera okna i nie krzyczy, że jest. Chcieliśmy pokazać, że przemoc to nie tylko fizyczne ciosy, ale również te emocjonalne, które tak samo bolą i zostawiają takie same rany. Cześć, jestem Filip. W filmie Cichy Krzyk zagrałem rolę Kacpra. Wielu moich znajomych, jak i ja sam, byliśmy
ofiarami przemocy. Chciałem wam tylko powiedzieć, że nie bójcie się prosić o pomoc. Nie wstydźcie się tego, że potrzebujecie pomocy. I że jesteście idealni tacy, jacy jesteście. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć, jestem Hania. Nigdy bym nie chciała zostać ofiarą przemocy. Mam na imię Aneta. Byłam ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej i ekonomicznej. Nazywam się Kamila. Wśród moich znajomych również są ofiary przemocy. Zawalcz o siebie. Warto. Szczęść nam Boże. Nazywam się Marcin Indyk. Miałem przyjemność wziąć udział w nagrywaniu filmu, którego pomysłodawczynią jest Ola. Myślę, że ten film jest ważnym przyczynkiem do dyskusji o złu, które wielokrotnie się dzieje w naszych rodzinach i które często bywa przemilczane. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie bój się mówić o tym, co Ciebie spotyka. Nie wstydź się prosić o pomoc. A przede wszystkim nie daj sobie wmówić, że to, co się dzieje, jest normalne. Bo jesteś ważny. Jesteś ważna. Z Bogiem. Cześć. Milka Safianowska, jestem psychologiem. Cieszę się, że tutaj jesteś. Cieszę się, że obejrzałaś film Cichy Krzyk. Chciałabym Ci powiedzieć parę słów o agresji, o przemocy. Bo może sobie myślisz po obejrzeniu tego filmu, że to jest temat, który Ciebie w ogóle nie dotyka. To jest temat, z którym w ogóle nie masz do czynienia. To jest nie Twoja bajka. Czyżby? Wiesz, że ze statystyk wynika rok do roku, że prawie 150 tysięcy osób boryka się z taką czy inną przemocą. Rozumiesz, że to są tylko statystyki. Rozumiesz, że to jest przemoc, która została zgłoszona. Rozumiesz, że jest przemoc, która nie została zgłoszona i która dzieje się w zaciszu domu, może w zaciszu pracy, może w zaciszu relacji rówieśniczych, może w zaciszu relacji społecznych innego rodzaju. Agresja nigdy nie przynosi niczego dobrego, a biorą w niej udział różne osoby. Takie dwie najbardziej znane osoby to ofiara i sprawca. Kieruję teraz te słowa do ofiar. Jeśli jesteś ofiarą, szukaj pomocy. Nie wiesz, gdzie szukać? Zapytaj kogoś znajomego. Zapytaj dorosłego, jeśli jesteś osobą nieletnią albo bardzo młodą. Pomoc w zakresie przemocy, radzenia sobie z przemocą, wychodzenia z przemocy uzyskasz w różnego rodzaju instytucjach. Na przykład w ośrodkach pomocy społecznej. Na przykład w powiatowych czy miejskich centrach pomocy rodzinie. W poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach, u pedagogów, psychologów, lekarzy, u policjantów, u pracowników socjalnych. Jeśli tego nie zrobisz, może być tylko gorzej. Możesz zapłacić bardzo wysoką cenę swojego zdrowia psychicznego, fizycznego, albo też, co nie daj Boże, cenę życia. Może dojść po prostu do przemocy i może się to zakończyć po prostu tragicznie. Jeśli jesteś sprawcą, także szukaj pomocy. Szukaj przyczyn, dlaczego tak się zachowujesz. Ty również możesz skorzystać z pomocy psychologów. Jeśli potrzebujesz lekarza specjalisty, zgłoś się. Jeśli potrzebujesz treningu, na przykład radzenia sobie ze stresem, z alkoholizmem, albo z agresją, ze złością, to po prostu szukaj tego rodzaju pomocy dedykowanej specjalnie dla Ciebie. Bo jeśli tego nie zrobisz, może się to zakończyć tragicznie. Może dojść do złamania prawa. Może dojść do złamania komuś życia. Może dojść do złamania komuś zdrowia. Mało tego, jeśli żadna z tych osób nie zareaguje właściwie, albo też pojawi się trzecia osoba, obserwator, i również nie zareaguje na agresję, na przemoc, to ta agresja prawdopodobnie i przemoc będzie zbierać szersze żniwo. Jeśli uczestniczą w tym wszystkim dzieci, one będą uczyły się poprzez naśladowanie negatywnych działań, negatywnych strategii radzenia sobie ze stresem, ze złością, z trudnościami życiowymi. Nie pozwól na to. Szukaj pomocy. Szukaj pomocy na niebieskiej linii. Dowiedz się, co to jest niebieska karta. Współpracuj z innymi. Nie zamykaj się w swoim cierpieniu. Nie zamykaj się w swoich trudnościach. Po prostu wyjdź z tego i poszukaj pomocnej dłoni.
czego ci bardzo, ale to bardzo życzę. Pozdrawiam.